Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Hofbergman. Oczywiście, jak sama nazwa tej serii mówi, gramy w tym momencie i na tej serii gramy na mapie Hofbergman, przy czym należy też dodać taką bardzo, ale to bardzo ważną uwagę, że wersja tej mapy to 1.0062. Lecimy sobie z następnym odcinkiem. Dalej jeszcze ogarniam temat gnojowicy. On jest dosyć czasochłonny i w sumie to fajny. Czas jest bardzo ważny na sezonach i bardzo ważny jest na tej mapie. Bardzo ważny. Wiele rzeczy, które są bardzo takie jak gdyby skrócone w formie na innych mapach, tutaj są wydłużone. Dlatego te wszystkie rzeczy tutaj troszeczkę dłużej trwają, trzeba je zaplanować i pomyśleć o nich wcześniej. Ja czegoś takiego nie zrobiłem, dlatego teraz musimy troszeczkę zwolnić, żeby ogarnąć inne rzeczy. W międzyczasie był tutaj live. Na live odpaliłem nie ten save, odpaliłem kopię save'u. Tak więc znowu musiałem zwierzęta ogarniać, tak więc no wyszło jak wyszło. Zarobiliśmy troszeczkę, bo sprzedałem masło i co chwilę będzie wyskakiwała w prawym górnym rogu taka kwota 280 bodajże 4 euro. Chodzi o to, że biogazownia pracuje, ale tak jak powiedziałem wcześniej, potrzebny jest czas. I ona będzie tutaj dosyć długo jeszcze pracowała, nawet napełnienie takiej beczki potrzebujemy też czasu. I ona już jest, nie jest jeszcze pełna. Generalnie już gnojowicę całą wywiozłem, jeżeli chodzi o krowy, natomiast o świnie to jeszcze nie, tu sobie odpalimy. Chociaż nie, to zostawimy sobie. Dobra, tylko tą klapę zamknę, żeby tutaj nikogo nie zabiło. Nie mogę przyspieszać jak gdyby czasu, bo można powiedzieć, a to Anton przyspieszy sobie czas i to będzie szybciej jak gdyby leciało. Znaczy mógłbym, ale po co? Jak można w tym międzyczasie ogarnąć jeszcze jedną ważną rzecz, do której jestem już w tym momencie gotowy, a mianowicie w dzisiejszym odcinku będziemy robić wino. Znaczy, niekoniecznie my będziemy wino robić, bo raczej będziemy tylko wyciskali z tych jabłek sok. A później to już matka natura ogarnie resztę rzeczy. Dlatego też zobaczcie, wspomniałem o jabłkach i wino z jabłek i sok z jabłek i tak dalej. Dlatego musiałem sobie tutaj troszeczkę te skrzynki musiałem posortować. W sadzie mamy grusze i jabłonie. No i jeżeli chodzi o wino, to tylko interesują nas co? Oczywiście jabłka. Gruszki sobie sprzedamy w sklepie. Zresztą zaraz sprawdzimy. A, zresztą może teraz sobie od razu pojedziemy sprzedać. Sprawdzimy sobie cenę na gruszki i ewentualnie może, bo i tak będziemy musieli jechać do sklepu kupić jedną maszynę. I teraz sobie sprawdzimy, gdzie są dobre ceny na grusze. Jeżeli gdzieś tam w mieście będą, to można by też tam opchnąć, tylko nie będziemy jeździli po rodzinach, bo to z jednym produktem to jest trochę przymaławo. Zresztą nie musimy się śpieszyć, szczerze mówiąc, nie musimy się śpieszyć, ewentualnie nawet tutaj u nas, tylko że to by było trochę za tanio, nie? Tutaj jednak fajnie, te 825, tak naprawdę to nie będzie aż taka duża różnica, bo chyba w takiej skrzynce jest 30. Czyli dla... O, widzicie? 284. Przychód ze zbiorów. To właśnie o to dostałem pieniądze za gaz. Dobra, lecimy sobie. Musimy kupić taką dużą sokowirówkę, czy tam taką maszynę, która będzie prasę do wyciskania soku z jabłek. No oczywiście tą prasę będziemy mogli kupić w sklepie. Nie będę jechał teraz z gruszkami, bo powiem wam, że czas jest ważny. I ta maszyna, która robi, wyciska ten sok, też potrzebuje czasu. A sprzedać, to ja będę mógł sobie sprzedać, kiedy będą potrzebne skrzynki. Skrzynki mi nie są teraz potrzebne, ponieważ jabłonie, w ogóle drzewa teraz mają troszeczkę inną mechanikę. Zresztą ona już była wcześniej tutaj zaimplementowana. Triggerem, czyli wywołaczem, czyli tą rzeczą, która inicjuje wzrost, czyli tutaj to, że się pojawią na sam ten fakt, że się pojawią jakieś owoce na drzewach, nie jest już opad deszczu.
W sumie to było chyba nawet, ta mechanika dla mnie była bardziej ciekawa. Jest tutaj jest czas. Różnie to ludzie mówią, 4, 5 dni, nieważne. Jest to jakiś czas, jest to kilka dni i one raz na kilka dni po prostu te drzewka owocują. I tak to jest teraz rozwiązane, tak więc teraz jest trzeci dzień. Podejrzewam, że dopiero gdzieś tak pod koniec, nie, w środku wiosny będziemy mogli zebrać sobie tam jabłka, tak więc spokojnie mam kilka dni, dwa dni w sumie, żeby to sprzedać i sobie to tam pewnie sprzedam później. Dobra, zresztą nie będę mówił o tych rzeczach, bo one nie dotyczą tego odcinka, a więc nie będę mówił wam o nawożeniu i jakich tam planach na przyszłość. Dobra, tutaj leży ta rura. Ten wąż trzeba będzie ogarnąć. Dobra, to kiedyś przyjedziemy beczką. Dobrze, lecimy sobie z tym, coś będziemy kupowali. Beczek mam wystarczającą ilość. Mi się wydaje 7 beczek. Jak na razie wystarczy. Wystarczy, dobra, wyłączamy sobie ciągnik, żeby godzin mi nie nabijał. I lecimy sobie, kupujemy do sklepu. O, taką coś bym kupił. Właśnie, coś mi takiego chodzi po głowie. Albo muszę w sobie wrzucić ten transport pack, bo jest zaktualizowany. Właśnie tam są ciekawe rzeczy. Dobra, dobra, to sobie tam wrzucimy go. Idziemy i kupujemy wyciskarkę, taką maszynę do wyciskania. Tylko nie wiem za bardzo, gdzie to jest. Tu? Nie. On jest chyba tutaj. O, wyposażenie produkcyjne. O, właśnie, nazywa się sokowirówka Master. Tak się nazywa. Z tą sokowirówką to mi się troszeczkę, z tą nazwą mi się trochę kłócił, bo tam nic nie wiruje. To jest prasa. Tłoczy po prostu. Wytłacza ten sok. I tam nie ma nic chyba z wirowaniem. Dobra, ale to po prostu kupujemy. Kosztuje 1500, jak widzicie, jabłka i robimy sok jabłkowy. 300 litrów ma taką pojemność. Kosztuje 1500. Jaki kolor? W sumie można by sobie już jakiś kolorek sobie wymyśleć. Dlaczegoż by nie? Stać się nas. Zielony? Nie, jakiś inny kolor. Jakiś inny. Pomyślmy. Taki? Nie. No dobra, no nie będę teraz tutaj przeciągał i będę sobie jakiś kolor wybierać. Czy to jest ten róż? To jest ten róż, czy też nie jest ten róż? Weźmiemy sobie może jakąś czerwoną maszynę, bo to jest taki kontrast. To na screenach będzie ładnie wyglądał, taki ciemno. A może klas? Nie. Anton powiedział, że nie będzie wybierał i teraz będzie wybierał. To nie jest mój róż. Spokojnie, jak będę chciał, to będę sobie zmienię. Dobra, no czerwony sobie weźmiemy. Czerwoną taką maszynę i będzie ok. Kupujemy. Ile ta zmiana koloru nas kosztowała? Nic, da? 1500? Sobie będziemy mogli zmienić. Dobra, 1500 wydajemy. W sumie powiem wam, że ta maszyna jest dosyć tania. Ja bym był skłonny, żeby były te maszyny droższe, ale no niestety. To ja mam taką dziwną dewiację. Natomiast tak to wygląda ta maszyna. Nie można jej podnieść, bo jest dosyć ciężka. Ale tutaj mamy tur, tutaj z możliwością regulowania rozstępów. Teraz w wersji 6.2 nie ma już takiego problemu, jak to było przedtem, że były takie sytuacje, że tu trzeba było GG wciskać i w odpowiednim momencie, ponieważ nie można było. Teraz jest coś takiego, na myszce prawy przycisk myszki, możemy sobie regulować szerokość rozstawu tych widelców, czy tam tych dynksów. Przedtem to nie było możliwe, a pod lewym góra, dół i inne tam rzeczy. Tak więc teraz to jest to ładnie zrobione sterowanie. Chodziło o sterowanie. I rzeczywiście te widły do palet, one są tutaj niezastąpione. One jeszcze akurat w tej wersji 6.2. Nie mówię o 6, ale 6.2 jeszcze bardziej są potrzebne do tego, aby tutaj używać. Ja mam akurat dwa komplety. Z racji tego, że od 6.2 te wszystkie plastikowe, duże kontenery, nie ma już ich możliwości podniesienia. Nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze w wersji 6, bez tej dwójki, była taka możliwość, że można było je, gdyby one były puste, można było je ręcznie podnieść. Natomiast gdy były napełnione, to już ich nie można było podnieść, trzeba było wtedy je po prostu turem podnosić.
Oczywiście tam były zaraz triki, było wymyślone jakieś rzeczy, które tam ogarniały to w trochę inny sposób. I szczerze mówiąc, to nie było fajne. Dlaczego to zostało tak zmienione? No, bardzo sensownie jest to wytłumaczone, ponieważ te wszystkie małe skrzynki, one traciły sens. Nikt nie chciał ich wtedy używać. Ja zresztą też wycofałem się, jeżeli chodzi o małe skrzynki do warzyw. I mam teraz duże skrzynki i z powrotem będę kupował małe skrzynki do warzyw najprawdopodobniej. Chociaż nie, raczej nie. Jeżeli chodzi o warzywa, to będę sprzedawał je tylko i wyłącznie hurtem. I to jest właśnie fajne, bo jeżeli ktoś chce warzywa, bo zaraz jak dojedziemy, zaraz wam pokażę jeszcze więcej. Jeżeli chodzi o ceny, teraz znacznie się zmieniło, jeżeli chodzi o możliwości sprzedaży swoich własnych produktów tutaj tym wszystkim mieszkańcom. To jest, ja postulowałem to dosyć dawno temu, że w sumie to jest kwestia tylko taki zapis i pododawanie zapisów do triggerów, żeby tam inne rzeczy były, była możliwość sprzedaży. I to w sumie fajnie, że właśnie tak w tym kierunku idzie ta mapa, że tak naprawdę jest dublowany pomysł i daje nam więcej opcji do sprzedaży, ale z pewnym założeniem. Jak wiecie, jest troszeczkę utrudnione w dojście do do piwnicy, tak? Jeżeli jedziecie sprzedać do jakiegoś tam, do rodziny Lemanów, czy tam jakiejś innej rodziny, no to zawsze jest tam problem z dojściem. Dzięki temu, że jest, znaczy przez to, że jest problem z dojściem, musicie to tam sprzedawać w małych opakowaniach, takich, których jesteście w stanie unieść, tak? Ja nie mówię tutaj, że coś tam można, no dobra, to możesz tam silną rękę używać. Owszem, można, ale powiem wam, że tak działa w naturze ludzkiej. Jeżeli bez jakiegoś tam modyfikacji będziesz, masz opcję wybrać coś takiego, co ułatwia i coś takiego, co utrudnia, to oczywiście wybierzesz sobie tą opcję, która ułatwia. I tutaj też była taka sytuacja. Zresztą, tak jak mówię, te skrzynki, one by straciły sens. A dzięki temu, że zostało to zmienione, i moim zdaniem możecie mnie tutaj powiesić, bo to jest utrudnienie, jak gdyby. Takie upierdliwość taka mała teraz jest, ale ja byłem od samego początku i za tym, żeby to jednak było tak, że to trzeba podnieść jednak. No bo tam jest, co by nie było, w tych dużych skrzynkach mieści się 300 litrów jabłek. Na tym małym skrzyneczce jest chyba 30, 33 albo coś takiego. Dobra, nieważne. Ja sobie na razie postawię tą maszynę. Wracamy tutaj do tej maszyny. Tak jak powiedziałem, trochę się dziwię, że ona została nazwana sokowirówka. No po prostu ona trochę inaczej działa. To jest, nie wiem, jak to się nazywa, ale jakoś pewnie inaczej się nazywa. Jakoś do wyciskania soku maszyna z jabłek. Znaczy tutaj akurat trochę poprzestawiałem szyk w zdaniu, ale generalnie wiecie, o co chodzi. Nie wiem, jak to się tak fachowo nazywa, ale pewnie się jakoś fachowo nazywa. Ja sobie pozwolę to ustawić, tylko nie wiem gdzie. Postawię sobie to ustawić, znaczy nie. Jak skończę robienie wina, to sobie ustawię gdzie indziej. I tyle. A teraz sobie ustawię to na samym środku. Albo nie, ustawię sobie w tym miejscu, bo mi to będzie wygodne. Poczekajcie, tylko będę musiał popatrzeć, z której strony beczki będę brał. Dobra, bo to jest istotne. Z tej strony sobie postawimy to. O, widzicie 284? Cały czas zarabiamy. I to jest właśnie fajne, nie? Że jak się jak już to ogarniesz, czekajcie, bo ja tutaj muszę to wyciągnąć. Jak ogarniesz, to będziesz cały czas zarabiał. Dlatego ja zdecydowałem się na dzierżawy pól. One nie są, to nie jest jakieś idealne rozwiązanie, bo my płacimy kwoty dzierżawne, a nie jesteśmy właścicielami tych pól. Ale z drugiej strony, jeżeli ja chciałbym szybciej rozwinąć i potrzebuję tych więcej na przykład pól, żeby na przykład te środki, które przeznaczam na zakup pól, przeznaczyć na chociażby, nie wiem, zakup tej dużej chlewni, no to tak zrobię, nie? Raczej tak pójdę w tym kierunku. A mam cały czas stały ten finansowanie, systematyczne przychody ze sprzedaży na przykład masła, czy chociażby teraz ten gaz będzie dosyć często mi tutaj przychodził. Dobra, wracamy sobie. Mamy Juice Master, tak nazywa. To trzeba jakoś tu wejść, chyba pod E, albo czekajcie, bo chyba nie z tej strony go postawiłem.
Czy można go tak? Czekaj, e. O, widzicie, nie z tej strony go postawiłem. No właśnie, bo tutaj trochę to jest, powinno być tak, właśnie ja się zorientowałem, bo to musi być ta klapka w lewo. Ale ten, ta nazwa powinna być tak z jednej strony, żeby to jednak łatwiej było. Dobra, kurczę, spierdzieliłem, będę musiał z tym pojechać sobie jeszcze tutaj. To jest ważne, żeby to jednak w dobrym kierunku stało. Czyli beczki będą z drugiej mańki stały, nie? Dobra. Temperatura 2 stopnie, nic nie będziemy mogli robić jeszcze na polach. Ale tutaj spokojnie, tu jest bardzo dużo. Aha, ogrody też odpaliłem. Znaczy byłem, byłem w warzywniku i sałata leci już. Ten, produkcja sałaty leci. O kurczę, nie rozwalił tego. Mogę te widły rozszerzyć, bo one są teraz tak blisko siebie. Kurczę, nie. Nie spadaj mi, proszę cię. Proszę cię, nie spadaj mi. Dobra. O, próbuję tak ukręcić. Pyk, 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 pyk. Dobra. To jest maszyna. Powiem wam... ja byłbym za tym, żeby ona była bardziej stacjonarna. Chociaż tutaj jest taka zasada. Chociaż nie. Albo żeby ją zrobić jakąś bardziej stacjonarną. Bo jedna rzecz tutaj będzie mało chyba ciekawa. Dobra, zobaczymy. Dobra, czyli teraz dobrze jest? Dobrze. Teraz jest dobrze. Czyli od tej strony wciskamy E, czyli wchodzimy sobie... A, to jeszcze podpowiadacze. Włączymy silnik. Generalnie większość tej rzeczy działa tak jak działa gdzie indziej. Możemy otworzyć sobie pokrywę po pierwsze. Czyk i tutaj wrzucamy sobie jabłka. Rozłóż. To jest istotne. Rozłożyć należy. O, tutaj taki wózeczek. Dlaczego ten wózeczek jest nam potrzebny? Ponieważ musimy sobie wziąć teraz beczkę. Tą beczkę, którą zrobił nam pan bednarz. Dobra, muszę wyłączyć konsolę, bo będą mi się kręciły. Teraz tak, pyk. Sobie tak ją weźmiemy, ustawimy. A, nie wiem właśnie, czy to jest ważne, czy to nie jest ważne, bo tu jest taki korek. Zresztą to sobie sprawdzimy. Widzicie, tu jest taki korek, a tutaj nie ma. Nigdy tego nie brałem, jakoś nie interesowało mnie. Bo ja tutaj jak testowałem przy tej mapie, to Straw Harvest, tak więc inne rzeczy mnie nie interesowały. I tak nie za bardzo czaję bazy. Pierwszy raz robię w ogóle te wino i zobaczcie, poradnik robię. W ogóle nie mam pojęcia, a robię, kurczę, poradnik. Znaczy poradnik, no jaki normalnie wino robię. Jak mi się uda, to będzie gicio, a jak nie, to nie. Dobra, czyli tak, maszyna jest teoretycznie przygotowana. Jeszcze tutaj nic nie włączyliśmy. Ponieważ tutaj trzeba jabłka. I wyobraźcie, jak to jest zrobione. Wyobraźcie sobie, jaka tutaj jest pojemność. Zgadnijcie. Aha, no już chyba powiedziałem, 300. Dlaczego 300? Bo ta beczka też 300. I ta skrzynka też 300. Tak więc wszystko w rodzinie, jakby nie było. Dobra, my sobie zaczniemy od tych skrzynek, bo te skrzynki chciałbym je wywieźć stąd jak najszybciej. Chociaż nie. Dobra. Dla celów takich to sobie zrobimy tak. Wrzucimy kilka tutaj takich skrzynek. Pyk. Tylko, że ja będę chciał, wiecie co, bo ja chcę to zrobić, żeby to miało ładniej ręce i nogi. Ja sobie zaraz wezmę tutaj jedną paletę, zrobię pustą. Będę ustawiał te puste skrzynki już od razu ładnie. Zobaczcie, znowu 284 cały czas. Aha, tam muszę pojechać i wrzucić trochę tego. No to tam może pojedziemy, zobaczymy jak to będzie z czasem. Ja chciałbym sobie od razu tutaj zorganizować paletę, żeby po prostu te puste skrzyneczki sobie poustawiać tutaj, nie? Nie, że tak gdzieś to znowu, później znowu ustawiać, tak więc co? Mam już paletę, tylko że to należałoby Anton wcześniej pomyśleć o tym. I na przykład w tym miejscu sobie stawiasz paletę. I teraz tak. Chociaż te skrzynki to fajnie by było. Fajnie by było te jabłka jednak zawieźć tam do tych rodzin, nie? Dlatego jest właśnie sens tych małych skrzynek, bo je możemy wziąć w ręce. Ale zaraz wam pokażę, dlaczego ja chcę koniecznie zrobić te winko. Raz, że to fajna rzecz, nowa rzecz, to jest pysznie. A druga rzecz, bo na tym nieźle zarobić można. Jest niezłe przebicie. Dobra, lecimy po cenach, tak?
lecimy po cenach. Powiem wam, że praktycznie na jednej beczce możemy, a może na dwóch beczkach. Chociaż nie, nie, myliłem się, ale zaraz to sobie policzymy. Idziemy sobie, popatrzymy najpierw na jedną rzecz, a mianowicie na cenę jabłek. Przypuśćmy, że oscyluje ona około, w kwocie około 800 euro za 1000 litrów. Pamiętajmy, 1000 litrów to jest istotne. 800 euro. Później przechodzimy sobie tak, sok jabłkowy. Tu nie, to jest miód. Miód by kosztował niesamowicie. Tutaj na przykład powiedzmy, że około 1000. Czyli po przerobieniu na sok zyskujemy 200 euro. Pamiętajcie, średnia wcześniej za jabłka 800. Tutaj już 1000, to jest, zyskujemy 200. Niestety nie ma tutaj jak gdyby ubytków, czyli jest 1 do 1. Ale zobaczcie, już winko, to tutaj powiedzmy, mógłbym nawet powiedzieć, mógłbym się pokusić, że jest to cena 700. Czyli co? Wychodzi, że zyskujemy aż 900. Czyli zarabiamy ponad dwa razy, może nie zarabiamy, ale przychód jest ponad dwa razy większy, ponad stukrotnie wyższy. Jeszcze raz tyle, o, i troszkę. Z małym ogonkiem, większy niż gdybyśmy sprzedali jabłka, tak? Tak więc, no i też to jest fajne, bo to jest hurtowo robione. To można zrobić hurtowo. To, że ja mam te skrzyneczki, to pozostałość. Ale ja najprawdopodobniej te skrzynki tylko zostawię tylko i wyłącznie na gruszki. Jak mi się uzbierają te wszystkie te gruszki, to tak. Natomiast w te duże skrzynki będę zbierał jabłka. No. Mam nadzieję, że to wyjaśniłem. I teraz tak, tym ciągnikiem będę musiał te jabłka tam, skrzynki od... Bo tak jak mówiłem, już niestety nie można ich podnosić, tych skrzynek. Zresztą one jak byłyby pełne wcześniej, to też nie można ich było podnieść. Ale tutaj sobie wykorzystamy tego dynksa. I teraz tak. Opuścimy. Czekajcie, bo ja mam... Teraz muszę odpalić sobie konsolę. Trochę zabawy jest. Ale jak to wiadomo, w Hofbergbanie zabawa musi być non-stop. To nie jest tak hop-siup. Dobra, pyk. I teraz tak. Ja sobie to pozwolę troszeczkę... O, widzicie o co? Chodzi, że ja sobie mogę spokojnie teraz ładnie zmienić rozstaw tych wideł. I dzięki temu... O! Ta skrzynka mi idealnie wchodzi. No idealnym, gdybym miał jakiś wózek widłowy do tego i tak by było najfajniej. Na razie mam, nie stać mnie na to. Znaczy, mógłbym nawet i nabyć, albo tutaj przytargać, wiecie, ten... ten, który mam tam... użytkuję tak troszeczkę nielegalnie, ale no dobra, no wiecie o co chodzi i tam takie rzeczy. Czyli tutaj mi nie zabrało całego. Dlaczego? No bo były tam skrzynki wrzucane. No dlatego. Dobra, wyłączamy sobie. Czyli jak widzicie, tu jest już są jabłka. Jest ich 300 litrów. Wejdziemy sobie jeszcze raz F wcisnęliśmy i widzicie 100%, sokowirówka master. I można teraz tak, włączyć silnik, uwaga, będzie buczało chyba coś. Buczy. No i B, wystarczy i to wszystko. No i coś tutaj, coś jest takiego. Widzicie, jak one są zgniatane? Znaczy oczywiście można tą klapkę zamknąć, nie? I zobaczcie, ten sok się teraz tutaj, czas przetwarzania jest. Nie wiem, tutaj powinien się taki szpikulec pokazać chyba. Zaraz zobaczymy. Nie, jeszcze nie. Nie wiem, bo jeszcze tego nie robiłem, tak nie do końca czaję bazę. I to o czym mówię. Zobaczcie, jak to kurczę zgniecione jest. Fajnie to wygląda, nie? Pyk. Jest sok jabłkowy, widzicie? I teraz ona się będzie powoli chyba rozszerzała. Czekajcie, by. O, widzicie, jak to fajnie? Fajnie to jest zrobione, naprawdę, że to... Jednak ten czas jest, że to powoli się później rozjeżdża. Nie tak, że wrzucacie i to automatycznie, bo wiecie, jak te Global Company modyfikacje takie, wiecie, beznamiętne są tutaj. A nadal wrzucacie jest elegancko. Teraz, ja chciałbym tu zobaczyć, jak wcisnę i... Pyk. Widzicie? Taki dynks. Znaczy... Szczerze mówiąc, to nie jest chyba żadna rurka, mi się wydaje. Tylko to jest po prostu... jak gdyby sok ten przepływał tam, nie? No takie mam wrażenie przynajmniej. I chyba ta orientacja tej beczki nie jest istotna. Ja mi się wydaje, ale tak dla
następną beczkę tak sobie ogarniemy, co nie? A tą... I oczywiście tak, tutaj wszystko na to można wyjść sobie. Zobaczymy. Dobra, już się skończyło. Ale to dalej jest, tak? Słuchajcie. Tu jest 0 i teraz sobie tak weźmiemy. Dobra. O, schował się. To jest jednak taki dynks. Jedna rzecz taka jest, że troszeczkę niekonsekwentna tutaj sytuacja, że beczkę można podnieść. Fajne by było, gdyby był taki wózek. Może będzie. Taki, wiecie, wózek do wożenia beczek. Tak specjalnie, on jest tak specjalnie wyprofilowany. Teraz sobie jeszcze jedną rzecz tutaj zrobię. Puszczę tą beczkę. Włączę sobie podpowiadanie. Bo nie ma. I zaraz zobaczycie. Widzicie? 300 litrów. Czyli jedna rzecz, że to nie ginie. Nie ma ubytków, że nie ma tego, jak to się nazywa, tych wytłoczyn, tak? Jabłka zostały, wiadomo, jabłka dosyć dużo mają soków w sobie, tam więc jakieś zgnie, chcesz tam sprasujesz na maksa, to tam jest, podejrzewam, bardzo dużo tego soku. Niemniej jednak zostanie na pewno, zostanie pewna część, która, no, powinna być jak gdyby stratą. No i teraz jest najtrudniejsza rzecz. O, ale mi powiezło. I chciałem powiedzieć, że to może być trudne. Generalnie przychodzicie tutaj i wrzucacie. Jeszcze do niedawna był problem, żeby to zrobić na sezonach, ale to zostało rozwiązane, całe szczęście. A żeby wejść, co tu jest? Tu jest piwnica. Żeby wejść, tu trzeba podejść i wcisnąć R. Jesteśmy w piwnicy. Tutaj mam już, tutaj o, są sadzeniaki przechowywane. I tutaj, o, proszę bardzo... Celki winne. Celki, co to są celki? To są celki, o. Są takie półki z takimi wcięciami i tutaj się leżakuje. Leżakuje się wino, sogi jabłkowy. O, tutaj się leżakuje. I one za jakiś czas się przerobi na wino jabłkowe. Widzicie? Można ten sok sprzedać i zyskać 200 euro. Ale nie na takiej beczce. Pamiętajcie, w beczce jest tylko 300. Co nie? A 200 zarabiacie na... Czyli tutaj jakieś około 60 euro byście zarobili więcej, niż gdybyście sprzedali. Czyli można sprzedać sobie jabłka w skrzynce. Ewentualnie sobie wziąć, sprzedać, przerobić to. Tylko wiadomo, to zajmuje czasu. A teraz znowu co? Potrzebujemy czas. Czas. Czas jest bardzo ważny. Proszę bardzo. To się będzie tutaj... Mam nadzieję, że za jakiś czas to się przerobi na... bo to jednak troszeczkę więcej. Tutaj chyba... czy pamiętam, czy to jest cały jeden dzień? Nie, nawet nie cały jeden dzień. Ale ten proces też trwa. Za jakiś... Może za 2-3 dni tutaj przyjdziemy i sobie wejdziemy tutaj do piwnicy i pokażę wam, że tutaj te wino jabłkowe się zrobiło i wtedy będzie można będzie je, nie wiem, gdzieś sprzedać albo trzymać tutaj. Trzymać, można je trzymać. Dobra, wracamy sobie, idziemy. Idziemy sobie, kurczę, R. Idziemy sobie z powrotem. Ja wcześniej powiedziałem, że tutaj te 7, o, no, 284, 7 beczek to mi wystarczy. Najprawdopodobniej tak, wystarczy mi, ale oczywiście będę dokupię więcej. To jest na pewno jedna z opcji, którą będę chciał robić zimową porą, żeby takie rzeczy ogarniać. Dlatego jest mi potrzebne, jak gdyby, jakby to powiedzieć, jest mi potrzebny budynek, w którym będę przetrzymywał dosyć dużą ilość jabłek w takich kontenerach, o. I żeby to nie było na gospodarstwie, żeby mi to nie lagowało. A zimową porą będziemy sobie robili z tego winko, co nie? Będzie czas na to i będzie. Mam nadzieję, że teraz chciałbym naprawdę więcej zrobić tych odcinków tutaj, w tym sezonie, jak gdyby, na tej wersji mapy, żeby dwa lata, wyobraźcie sobie, żeby nawet 2 lata przelecieć na tej wersji, żeby mieć wreszcie tą zimę i podczas zimy zrobić tutaj kilka fajnych rzeczy, które pozwolą mi właśnie wykorzystać możliwości tutaj, które daje ta mapa.
czyli okres zimowy naprawdę tutaj może być bardzo, ale to bardzo pracochłonny. Tutaj powinna być też następna paleta, tak żeby Anton sobie tak, wiecie, ustawia, puste, od razu sobie ustawia to, cyk, ściąga, wiecie, tu jest paleta, podchodzi, spina sobie i tak powinno to wyglądać, co nie, ale mam trochę za mało palet, muszę więcej kupić palet. Dobra, tutaj jeszcze jest troszeczkę miejsca, to ja sobie dorzucę. Dobra, no muszę wyłączyć. O tym niestety muszę pamiętać, ale to jest tylko w moim przypadku taka sytuacja, ponieważ ja mam tej konsolę, używam konsolę i jak używam tura, to muszę wcisnąć taki guziczek. W przeciwnym przypadku, z racji tego, że chyba tam nie mam, jak to się nazywa, martwej strefy ustawionej, to mi się to okręca. Dobra, ja sobie to będę układał tutaj, bo te skrzynki pójdą stąd. Dobra, gdzie to jest? A, stąd sobie weźmiemy. Dobra, te gruszki dzisiaj najprawdopodobniej sobie je ogarniemy. I teraz tak, jeszcze raz pyk, odpalamy. Musisz, a, ona była włączona, ja nie słyszałem, bo słuchawkę miałem nie w tą mańkę. Dobra, a ja sobie tam ściska się. Teraz sobie tak, wypróbuję tak, żeby do końca być pewien, że czasami, wiadomo, trzeba przeprowadzić kilka prób, żeby to wszystko było, żeby można powiedzieć autorytatywnie, że to jak położycie beczkę nie jest istotne. Nie wiem, czy pamiętacie ostatnio, jak się nazywa to, to się kurczę nazywa? Szpunk? Tak? Czy jak to się nazywa w beczkach? Wiecie, ten korek. Znaczy ja bym to nazwał korek, ale on ma chyba jakąś ma jakąś fachową nazwę, tak mi się wydaje. Dobra, tutaj się zgnietło. A, już nie ma tych jabłek, dobra, to i... Nie, czyli elegancko, można to sobie zrobić tak, jak to wam się podoba, w tą, czy w te, czy we w te, że się tak wyrażę. Dobra. No i to fajnie jest, nie? Oczywiście ja się teraz bawię tak, że za każdym razem robię... Czekajcie. O! Co jest? Ja cię kręcę. Nie, ja za wcześnie jeszcze się mi ten... Nie zrobiło. Nie zrobiło mi się do końca. Będę musiał od nowa przerabiać. Widzicie? Co mi się zrobiło? Muszę je od nowa przerabiać. Mam nadzieję, że nie zgubiłem tego soku. Ja cię kręcę. Bo jak tak nie będzie pysznie. Czas. Znowu. Czas jest istotny. Przyspieszyłem to po prostu. Przyspieszyłem. A co, myślałeś o to, że tu będzie dzwonek jakiś? Albo insze, albo ci powiedzą już. No nie, niestety. Mam nadzieję, że nie zgubiłem, bo to 120 litrów bym zgubił w takim układzie. To nie byłoby pyszne. Dobra. I teraz sobie weźmiemy i... Mam nadzieję, że nie pośpieszyłem się, ale może się pośpieszyłem. Chociaż ja wiem, nie. Będzie ok. Będzie ok. Wydaje mi się, że będzie pełna by. Ja sobie wyjdę stąd. Dobra, jest 300, a tu? Dobra, czyli jest ok. Nie straciłem. Całe szczęście, że to dobrze jednak działa i nie ma czegoś takiego, że przez głupotę straciłem, bo mógłbym stracił. Bo mógłbym stracić i powiem wam, że wydaje mi się, że tych beczek akurat, jak ja wcześniej myślałem, że 7 to panie, wystarczy mi na lata. Nie, tutaj jednak tych beczek będzie troszeczkę więcej, czyli fajnie. Jakieś takie gałęzie czy coś takiego, to ja sobie tam wywiozę. Które jest 14:13, teraz sobie polecimy, ogarniemy tutaj, znaczy nie, teraz sobie zrobimy małą przerwę. Dobra, o, właśnie, że pokazuję wam, że czasami to się uda, a czasami nie. Nie jestem pewien dlaczego. Czy tu jest jakiś sekret? O, widzicie? O, najlepiej to okręcić. Chyba mi się wydaje, że właśnie tym szpungiem do góry trzeba. Tutaj jeszcze się nic nie robi. Nie robi się jeszcze. Ry.
Nic się nie robi. No to trzeba poczekać. Dobra, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę o łapkę w górę. Mam nadzieję, że też będziecie robili tutaj wino. Tych celek jest dosyć dużo, tak więc naprawdę można tego wina troszeczkę ogarnąć. No, pod warunkiem, że zbierzecie odpowiednią ilość jabłek. A ile tutaj jabłek zebrać trzeba? Bardzo, ale to bardzo dużo. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę. I zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Pozdrawiam, Anton.